dzieci z twoich świątecznych planów. Nigdzie nie pójdziesz. Dlaczego? Koło młyńskie. Przypniemy go tacie i będziemy mogli nim sterować. To nie jest takie łatwe. Tato, co ty robisz? Przestań, stop! Mam pomysł na jeszcze kilka świątecznych lifehacków. Jak ja lubię, gdy pada śnieg. Saruś, już czas! Aha, pora byś spełniła swoją obietnicę. To już dziś? Pora przygotować dom na święta. W tym roku zajmę się tym zupełnie sama. Ta-dam! Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Hejka, ludziczka, tak jak obiecałam, zaraz się wszystkim zajmę. Skoczę po żywą, pachnącą choinkę, posypki do pierników, ozdoby. Jestem taka podekscytowana. W centrum otworzyli też jarmark świąteczny, postawi tam nawet wielkie koło młyńskie. Super, podjedziemy tam wieczorem? Wtedy będzie się tam wszystko tak pięknie świecić. Nie mogę się doczekać. Halo? Zabiorę też ze sobą łyżwy. W Katowicach na rynku zawsze też otwierają lodowisko. Słucham? Tylko nie to. Co? Mamo, ty przecież uwielbiasz jeździć na łyżwach. Chyba jednak nic z twoich świątecznych planów nigdzie nie pójdziesz. Dlaczego? Cała twoja klasa przechodzi na tygodniową kwarantannę. Co? Nie, to nie może być prawda. Proszę, powiedz, że żartujesz. Chciałabym, ale wygląda na to, że tegoroczne obowiązki świąteczne znowu spadną na mnie i na tatę. Co? Nie ma mowy, nie tak się umawialiśmy. Ale Marzuś, słyszałeś, Sara przez tydzień nie może wyjść z domu. Nic z tego, przez tydzień nie kiwnę nawet palcem. Będę grał w gry i obżerał się piernikami. Beznadzieja, tak się cieszyłam na ten tydzień. Mieliśmy mieć w szkole klasowe mikołajki. Chciałam sama wybrać żywą choinkę i pojechać do centrum handlowego, a z tego wszystkiego nici. Saru, święta nie chodzi o to, by kupować nowe rzeczy, tylko o atmosferę. Masz rację, nie pozwolę, żeby kwarantanna zniszczyła mi przygotowania do świąt. Wykorzystam to, co mamy w domu. Biedne dzieciaczki. Mam to po tacie. Całe szczęście zachowaliśmy naszą starą sztuczną choinkę. Nie dziwię się, że tato nie znosi tego robić. Powolutku. Zobaczcie, mam ogon. Pamiętacie, jak robiłam mojego pana ciastka mazakiem 3D? A? O-o! Córeczka, tatusia, teraz to posprzątaj! Oczywiście! Krzywa, bo krzywa, ale jest! Rozpalę jeszcze kominek, żeby zrobić klimat. Idealnie, pora na pierniczki. Kocham miodek, a wy? Jeszcze tylko udekoruję salon i już wszystko będzie gotowe. Co robisz? Tak jak obiecałam, dekoruję salon na święta. Musisz to robić właśnie teraz? No, patrz jak to świetnie wygląda. Co tak śmierdzi? Moje pierniczki! O nie, spalone! Sara, twoje lampki spowodowały jakieś spięcie. Telewizor nie działa. Zaraz to naprawię. Sara, nie tak się zapala choinkę na święta. Tato, zrób coś szybko. Całe szczęście, że zawsze mam ze sobą gaśnicę. Wygląda na to, że w tym roku spędzimy święta bez choinki. I bez telewizora. Musisz mi pomóc, inaczej te święta stracą cały urok. Nic z tego, nalatałem się za tobą po całej Warszawie. Teraz będę odpoczywać. Nie chciałam tego robić, ale chyba nie mam wyjścia. Jest, udało się. Co to jest?
To chip kontrolujący. Przypniemy go tacie i będziemy mogli nim sterować. Wow! Chodź, wypróbujemy go. Daję głowę, że mieliśmy gdzieś jeszcze jedną małą choinkę. Au, co ty wyprawiasz? Chyba działa, zobaczmy. Okej, trzymaj, idź z tatą po choinkę i ozdoby, a ja w tym czasie upiekę największego piernika świata. Nie ma sprawy. Chodź tam. Tym razem zrobię jednego wielkiego piernika. Nie powinien się przypalić. To będzie głowa. Dajcie znać w społeczności, czy też lubicie piec pierniki. Znowu nie tak. Wysiąd w sprawie, nie, z tą lewej. Nie, ta jest znak, jest brzydka. Weź tamtą. O, taka będzie idealna. O, super. I ta jest ładna. O nie, baterie się rozładowały. Chyba sam tą choinkę muszę zabrać do domu. O, jak ładnie. Sam już przyszedł już twój mystery box, który zamówiłaś dla Liwki. Super, ale się ucieszy. Połóż go tutaj. Nie uważasz, że trochę duże te twoje pierniczki? Aha, robię największego piernika świata. W takim razie życzę powodzenia. Ja wracam do pracy. To będzie brzuszek. Mam choinkę. Super, ale duża. A gdzie tata? Został na chodniku, pat się rozładował. Och, daj, wymienię baterię, zanim tata tam się zamrozi. A to co? Naklejki i bluszki? To jest coś jeszcze. Gotowe. Nie ruszaj tego, to prezent świąteczny dla Liwki. Trzymaj pada i leć po tatę, zanim ktoś go ukradnie. I skombinuj jeszcze jakieś ozdoby. A wy zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie mystery boxy. Gdzie ja zostawiłem tatę? O, jest tam. Tyk. Super, działa. Chodź po ozdoby, tato. Zanim kupię ozdoby, to się poławię tatą. Koło młyńskie. Ale super widok. Tata ma lęk wysokości, ale dzisiaj nie boi. Piernik już prawie gotowy, więc mogę ozdobić choinkę. Muszę mu jeszcze przylepić jedną rękę, ale to potem. No, robi się tu coraz bardziej świątecznie. Ale mam pomysł na jeszcze kilka świątecznych lifehacków. Jeśli w domu nie macie świątecznych skrzatów, możecie je sami zrobić ze swoich misiaków. Potrzebujecie mikołajkową czapkę, siwą brodę, możecie ją zgalić dziadkowi, kiedy śpi, i robicie misiowego skrzata. I co fajne? Zrobię jeszcze jednego. Jeśli wasz dziadek ma za krótką brodę, możecie użyć waty. Najpierw musicie założyć misiowi gumkę na szyję. Gumkę tak zahaczcie o nos i zacznijcie przykładać watę. O tak. A żeby miś był bardziej skrzatowaty, do czapki też włóżcie waty. I piękny Mikołajo misio skrzat. A jeśli macie przypadkiem takie fajne spinki, to możecie zrobić misioferka. Ale jesteś słodki. Jeśli podoba wam się moja rodzinka misiołajów, zostawcie łapkę w górę. Następny świąteczny lifehack to taki oto aniołek. Pod
potrzebujecie małą bombkę, kartkę papieru i taśmę klejącą. Kartkę zginacie na pół i na pół i odcinacie. Wszystkie kartki zaginacie w harmonikę, żeby wyglądało o tak. Z jednej strony zginacie i zaklejacie taśmą. Główkę też doklejamy i gotowe. Jak Wam się podoba? Następny świąteczny lifehack to taki oto wieniec. Potrzebujecie dużą kartkę, łańcuch, bombkę i taśmę klejącą. Zawijacie kartkę w rulonik. Sklejacie taśmą. Teraz zróbcie z tego koło i znowu sklejcie. Owijcie Wasze koło łańcuchem. Początek sobie przyklejcie, żeby Wam nie uciekał. I owijacie. Końcówkę mocno przyklejcie taśmą. Doklejcie sobie teraz Mikołajka. Ta-dam! Jeśli macie piłeczki, skarpetkę i wstążeczkę, możecie zrobić takiego bałwanka. Piłeczki wkładacie do skarpetki, związujecie górę skarpetki i wywijacie górę czapeczki. Wstążeczką zróbcie mu szalik, mazaczkiem narysujcie oczka, możecie też dokleić tutaj pomponik. Mam takiej ozdoby! Super! Ty będziesz tutaj. A ty będziesz tu. O co chodzi z tymi misiami? To jest misio Skrzat. To jest misio Łajek. I nasz słodki misio Ferek. Fajnie wymyśliłaś. Za wysoko. Posłużę się tatą. Nie, to mój pad. Nie, to mój. Nieprawda. Ty miałeś go cały dzień. Teraz moja kolej. Ja chcę się próbować. Tato, co ty robisz? Przestań, stop! Szybko wyłącz, tatę! No szybko, wszystko jeszcze! Nie mogę, pilot przestał działać! Nie bije się misia w okularach! Wyjmij mu na tajnik! Racja! Au! Tato? Oj, widzisz? A jednak udało ci się samej udekorować dom na święta. Choć raz w życiu nie musiałem przy tym kiwnąć nawet palcem. No brawo, brawo. Cieszę się, że wywiązałaś się ze swojej obietnicy. Jakoś dziwnie czujesz się zmęczony. Jakbym cały dzień drzewa przenosił. Idę się położyć. Uff, ale nam się upiekło. Chodź, pora tu posprzątać. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, słupki. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Hej! Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, a między innymi Ole z miejscowości Pasek obok Klębowa. Masz bardzo dzielną mamę i buziaczki dla Leosia. Pa!